Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele, w drugiej części kocyka na szydełku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kotwicę, czyli kolejny element naszego patchworkowego zręcznego dzieła. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, na Facebooka i na bloga, gdzie więcej poczytacie o tym kocyku, więcej zobaczycie kulis mojej pracy, no nie tylko moje dłonie, ale troszkę więcej tam jest mnie. Zapraszam. A teraz zaczynamy. Podobnie jak w przypadku żaglówki, tak samo w przypadku tutaj kotwicy mam schemat, według którego będę pracować. Tak wygląda ta kotwica. Będę ją robiła z białej włóczki, takiej bardziej ecru. To jest Baby Merino z Dropsa. Świetna włóczka na takie właśnie kocyki dla dzieci. I zacznę właśnie od dzierkania. Na niej będę pracowała szydełkiem trójką. I zrobię sobie tutaj kotwicę. Tutaj mam schemat, który ma 29 rzędów w jedną stronę, a w górę 32. I zaczynamy. Pierwszy rząd to jest rząd, który w zasadzie nawet nie jest takim rzędem zerowym, mogę powiedzieć. I to jest rząd, który składa się z samych oczek łańcuszka i tych oczek łańcuszka będzie 30. Także tutaj przeróbcie sobie 30 oczek. I za chwilkę się spotkamy. Jak już mamy 30 oczek, to wtedy jesteśmy w pierwszym rzędzie i musimy przerobić 4 rzędy też w górę półsłupków. Czyli zaczynamy pierwszy rząd, pierwsze oczko zostawiamy, wbijamy się w drugie i przerabiamy półsłupkiem. I w ten sam sposób robimy 4 rzędy w górę. Jeśli dopiero zaczynacie szydełkować, to na moim kanale są podstawy szydełkowania. Możecie sobie tam zerknąć, jak robić półsłupki, jak przechodzić z rzędu jednego do rzędu drugiego. Zachęcam, zerknijcie. Ja tutaj już mam 4 rzędy zrobione. Jestem w rzędzie 5. Muszę zrobić 11 półsłupków, a później 4 popcorny. Te popcorny już uczyłam robić w tej mojej żaglówce. To żagiel chyba był nawet bardziej. Ale tutaj jeszcze raz Wam pokażę i w ogóle przerobię z Wami oczywiście cały schemat, tak żeby byłoby Wam łatwiej stworzyć ten kolejny patchworkowy kwadrat. I tutaj przerabiam sobie, tak jak wspominałam, 11 półsłupków, jeden obok drugiego, po kolei i tutaj robimy pierwszy popcorn, robimy narzut. Popcorny składają się z nieprzerobionych słupków. Jest ich wszystkich 5. Tu mamy drugi, teraz będę robić trzeci, czwarty i piąty. I przerabiam przez wszystkie. Teraz mam półsłupek tutaj, tak, na schemacie. I znowu popcorn. Tych popcornów ma być 4. I tutaj czwarty i piąty. I znowu przerabiam przez wszystkie. I znowu półsłupek. I znowu popcorn. W części pierwszej pokazuję to wolniej, te pierwsze popcorny. Bardziej to wyjaśniam. Jeśli jest to dla Ciebie niezrozumiałe w tej chwili, to proszę zerknij do części pierwszej tego tutorialu, gdzie pokazuję, jak zrobić żagiel. Czy żaglówkę, czy statek, czy łódkę. No, jak zwał, tak zwał. I teraz już ostatni popcorn, czwarty w tym rzędzie. Tutaj robótka się troszkę zawija, ale to naturalne przy pracy. Myślę, że taki kocyk w ogóle złożony, właśnie taki patchworkowy, będzie na przykład fajnym prezentem dla jakiegoś dzidziusia, który pojawia się u Was w rodzinie. Bardzo polecam. Tylko weźcie pod uwagę, żeby to była dobra włóczka. No i mamy 4 popcorny i teraz znowu przerabiamy do końca cały rząd. Tak, tu też będzie 11 półsłupków. Przerabiamy rząd 6 z samych półsłupków i spotykamy się w 7 na 9 półsłupku. No i jesteśmy, proszę, tutaj na tej kotwicy. Ja mam przerobione 9 półsłupków, tak? I teraz będę robić popcorn w 10 półsłupku z poprzedniego rzędu.
teraz będę go już przerabiać przez całość. Tutaj mam trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I znowu popcorn. No, muszę sobie troszkę włóczki wyciągnąć. Tutaj mam ten popcorn. I już za chwilę go przerobię. Pół słupek. I teraz kolejny popcorn. Przypominam, każdy popcorn z pięciu słupków, które są nieprzerobione, przerabiamy je do połowy i dopiero przy tym piątym przeciągamy. No i tutaj znowu mamy trzy półsłupki. I popcorn. Te schematy znajdziecie na moim blogu w poście, który będzie opowiadał o tym kocyku. Ja na blogu trochę więcej opowiadam, dlaczego powstają zręczne dzieła, po co. Zawsze dodaję jakiś komentarz od siebie, właśnie jakieś specjalne schematy. Także warto tam zaglądać. Oczywiście link macie w opisie filmu. I teraz tutaj przerabiamy do końca ten rząd, później rząd ósmy i w dziewiątym spotykamy się na siódmym półsłupku. Specjalnie tak skracam tutorial, bo jak pracowaliście już ze mną na żaglu, to już będzie dla Was jasne ten sposób pracy. Mam tu 7 półsłupków, teraz robię popcorn. Na schemacie te zaznaczone kropki, tak, to już pewnie się domyśliliście. Te zaznaczone kropki to są właśnie popcorny. I teraz 5 półsłupków. Czwarty i piąty. I znowu będzie tutaj popcorn. Jeden. Później będzie półsłupek i drugi popcorn. Jak już ma się schemat przed oczami i potrafi się go czytać, to ta praca jest naprawdę bardzo łatwa. I taka przyjemna. O, tutaj tak jestem i teraz będę robić półsłupek i znowu popcorn. W ogóle tak jak się ma schemat przed oczami, to zdecydowanie łatwiej jest szydełkować. Bardzo Wam polecam coś takiego. Człowiek się troszkę mniej gubi. I teraz będzie 5 półsłupków. I jeszcze jeden popcorn. Trzeci i czwarty i piąty. No i znowu tutaj przerabiamy do końca cały rząd półsłupkami. Odwracamy robótkę, przerabiamy kolejny rząd. I spotkamy się w rzędzie 11. Tutaj jak zrobimy 3 półsłupki i tutaj będziemy robić popcorn. Powtarzam, jeśli dla Was jest to za szybko i nie jest dość jasne, to proszę zerknijcie na tą część pierwszą kocyka, gdzie bardzo szczegółowo tłumaczę, jak odwracać robótkę, jak przechodzić z rzędu do rzędu. Teraz już jestem tutaj w tym 11 rzędzie i robię pierwszy popcorn. I teraz za chwilkę będę robiła 2 półsłupki. Tutaj mam 2 wolne. I kolejny popcorn.
I teraz będziemy robić 6 półsłupków. I teraz tutaj jestem, robię popcorn, czyli jakby na tym głównej części kotwicy. Przez jakiś czas będziemy ją cały czas powtarzać. Ona składa się z popcorn, półsłupek i znowu popcorn. I tak też tutaj się dzieje. I teraz będziemy robić 6 półsłupków. Pierwszy i drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Później popcorn. I teraz 2 półsłupki i znowu popcorn. Tak ten wzór jest specjalnie ułożony właśnie, żeby i tu mamy ten popcorn, żeby ułożył nam się ładny kształt tej kotwicy. Ja tutaj też specjalnie taki jasny kolor włóczki wybrałam akurat na kotwicę, żebyście mogli dokładnie widzieć, jak przerabiam te słupki. Zawsze na ciemniejszych kolorach jest trudniej zobaczyć, gdzie szydełko wędruje i tutaj do końca przerabiamy 3 półsłupki. Dlatego myślę, że teraz będzie to dla Was dosyć widoczne i jasne. Oczko w górę, tak, i przerabiamy, o, tu już mamy, zobaczcie, taki kawałeczek tej kotwicy, przerabiamy cały rząd i spotykamy się znowu w rzędzie 13, gdzie będziemy mieć przerobione 3 półsłupki i zaczniemy od popcornu. O, ja już tutaj jestem, tak, przerobiłam jeden rząd półsłupków cały, później drugi 3 półsłupki i teraz znowu zaczynam od popcornu. I teraz tutaj mamy półsłupek i popcorn. I popcorn właśnie teraz. Przerabiamy i teraz będziemy mieć 2 półsłupki i znowu popcorn. Ten popcorn teraz. I teraz mamy popcorn, przepraszam, teraz mamy 4 półsłupki. No tutaj, 1, 2, 3, 4. I popcorn. No, teraz się wszystko zgadza. I znowu mamy półsłupek na środku i drugi popcorn. Jak rozłoży się tak schemat na czynniki pierwsze, właśnie na takie kropki i półsłupki, to wtedy no, on jest bardzo prosty. Gorzej jak się patrzy tak na total. Teraz mamy 4 półsłupki. No zobaczcie, i tak to już wygląda. Popcorn.
I teraz dwa półsłupki. Tutaj. I popcorn. Półsłupek i popcorn. Półsłupek właśnie i ten jeszcze jeden. Chodź tutaj. No i mamy. I teraz do końca mamy trzy półsłupki do przerobienia. I trzy. Oczko w górę. I będziemy przerabiać cały rząd tylko półsłupków. To będzie ten rząd 14. Cały musimy przerobić. I w 15 rzędzie robimy 4 półsłupki i tutaj się spotkamy. No i mamy już tutaj właśnie 4 półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz będziemy robić popcorn. Będziemy teraz półsłupek robić i popcorn drugi. I już tą taką połowę kotwicy mamy za sobą. I chyba nawet tą taką trudniejszą część mogę powiedzieć. Już później będzie troszkę lżej. I teraz mamy 6 półsłupków. I popcorn. I teraz półsłupek i popcorn. O, zrobiło mi się pęcełek na włóczce. I tutaj sobie przerobię. I teraz mamy 6 półsłupków. Szósty i teraz znowu będę robić popcorn, półsłupek i popcorn. Przeciągamy i drugi popcorn. I do końca robimy 4 półsłupki. I teraz będziemy przerabiać całość, cały rząd półsłupków. Spotykamy się tutaj w tym, zobaczcie, tutaj w tym 13 półsłupku w 17 rzędzie. No i zaczynamy robić popcorn. 2 i 3, 4 i 5. Przerabiamy, robimy półsłupek,
tutaj i znowu. Pięć półsłupków takich nieprzerobionych. Przy piątym dopiero przerabiamy, czyli cztery nieprzerobione, piąty przerabiamy przez całość. I teraz mamy do końca, robimy cały rząd półsłupków i dziewiętnasty rząd robimy tak samo. Tutaj się spotykamy, w tym trzynastym przerabiamy cały i tutaj mamy 21, tak? Te dwa rzędy przerabiamy dokładnie tak samo, tak jak tutaj. No i tutaj mam już przerobione te dwa rzędy, teraz jestem w 21 rzędzie, raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, będę robić 8 popcornów, jeden obok drugiego, mam 7 półsłupków przerobionych i teraz robię 8 popcornów, przedzielonych półsłupkami oczywiście. Prosta sprawa, już myślę, że na tym etapie Waszej robótki to już jest naprawdę banał. Będziecie mogły to tak z zamkniętymi oczami niemalże robić. Te popcorny są naprawdę bardzo fajnym wzorem. Nadają takiego efektu 3 czy 4D. Fajnie w ogóle już później, Wy jeszcze tego nie wiecie w tej chwili, ale ja już wiem, że naprawdę ten kocyk wyszedł bardzo ładnie. Mój wyszedł nieduży, ale też był robiony tylko tak pokazowo dla Was. Wy, jeśli będziecie chciały zrobić sobie więcej, to wystarczy po prostu zwiększyć liczbę tych kwadratów. Ale on tak jak dla noworodka, to jest w ogóle idealny. Więc jeśli to miałby być prezent dla jakiegoś takiego małego szkraba, który dopiero przyjdzie na świat w Waszej rodzinie, to jak najbardziej taki kocyk się nadaje. No i ja tutaj sobie przerabiam dalej te popcorny, przerabiam. Już została mi taka najprzyjemniejsza część roboty, można powiedzieć. Tą najtrudniejszą już mamy za sobą. Specjalnie podzieliłam na kilka części ten tutorial. Chyba pierwszy raz w ogóle coś takiego zrobiłam. Bo jednak wyszedłby bardzo, bardzo długi. Moje tutoriale i tak są długie, ale bo ja tak nie za dużo skracam filmy, bo lubię, żebyście dokładnie widziały, co, gdzie robię, jak łączę, ale ten wyszedł naprawdę bardzo długi, dlatego podzieliłam go na cztery części. I po obejrzeniu tych wszystkich czterech i przerobieniu powstaje właśnie taki patchworkowy kocyk. No i ja sobie tu przerabiam cały czas. I mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wszystkich. Czyli już teraz muszę resztę przerobić półsłupkami. Kolejny rząd pustych półsłupków i widzimy się tutaj w 23 rzędzie na 10 półsłupku. Proszę bardzo, dokładnie jestem w tym miejscu. To jest 23 rząd, 10 półsłupek i w 11 robię pierwszy popcorn, w 12 półsłupek i w 13 drugi popcorn. I teraz półsłupek i znowu drugi popcorn. Przerabiam przez wszystkie, teraz trzy półsłupki. I znowu dwa popcorny. No
Najpierw pierwszy, później pół słupek i będzie drugi popcorn. I teraz do końca przerabiamy półsłupkami, znowu kolejny rząd pustych półsłupków i spotykamy się w 25 rzędzie na 9 półsłupku. I dokładnie tak mamy. I teraz tutaj będziemy robić popcorn, 3 półsłupki i popcorn. Trzy półsłupki. I znowu popcorn. I teraz tutaj będzie półsłupek, tak, mamy dokładnie tak, półsłupek i znowu popcorn ten. I teraz 3 półsłupki. I popcorn. I dalej dokończamy pełny rząd, dokończamy półsłupki, pełny rząd i spotykamy się w 27 rzędzie. Na 10 półsłupku i to już będzie ostatni rząd, gdzie będziemy robić popcorny. Czyli już można powiedzieć, jesteśmy na finiszu. I dokładnie jestem w tym miejscu, to jest 27 rząd, 10 półsłupek i w 11 będę robić popcorn. Teraz będę robić półsłupek, ten. I znowu popcorn. Teraz 3 półsłupki. I znowu popcorn. Półsłupek, popcorn no i teraz do końca przerabiamy półsłupkami. I tu już mamy, zobaczcie, całą kotwicę. Cała kotwica przerobiona. Fajnie wygląda ten wzór. Teraz tu do końca musimy przerobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów półsłupków w górę. I po tych pięciu kończymy całą robótkę. Także myślę, że już została teraz nam bardzo przyjemna praca, bo już tylko same półsłupki, nic więcej. No i zobaczcie,
Ja mam tutaj przerobioną całą robótkę, mam całe 5 rzędów. Teraz pokażę Wam, jak zakończyć. Przeciągamy tutaj włóczkę, ucinamy, wyciągamy całkiem, zaciskamy, żeby się nic nie rozpruło. No i teraz tylko pozostaje nam ukryć tą włóczkę. Ja ją ukrywam tak, po prostu zwyczajnie szydełkiem. Proponuję, żebyście za każdym razem, kiedy już kończycie swoją pracę, ukrywały tę włóczkę, dlatego że później jak Wam się nazbiera tych włóczek do ukrycia przy 20 kwadratach, to naprawdę jest tego bardzo dużo i może człowiek się szybko zniechęcić. Także co, no druga część już nam się pomalutku kończy. Ja zapraszam Was na trzecią część, gdzie będę uczyć robić pasków i fali, a w czwartej części będziemy łączyć całość. Także kolejny kwadrat mamy do kolekcji. Takich kwadratów musicie oprócz tego zrobić jeszcze 4. Co najmniej, wtedy ten kocyk ma rozmiar 50×80. Wszystkie szczegóły macie w tej części pierwszej. Także co, do zobaczenia w części trzeciej. Pa!